Misje w Cyberpunku są naprawdę różnorodne. Raz jedziesz sobie kolejką z Johnem, raz karmisz kota, a raz przybijasz kryminalistę do krzyża. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z 10 najdziwniejszymi questami w Cyberpunku, które tylko przyszły mi do głowy. Numer 1, czyli zadanie Kwestia Czasu. I tak wiem, że nazwa pewnie Wam nic nie mówi. Quest Rivera jest jednym z tych, przy których czujesz zarówno przerażenie, niepokój, jak i kompletne obrzydzenie rasą ludzką. Pan policjant prosi nas o pomoc w odszukaniu jego zaginionego siostrzeńca. Musimy włamać się do laboratorium policyjnego, znaleźć tam jakieś akta. Możemy też tam znaleźć mały easter egg ze śmierci na mieliźnie. Potem pójdziemy do przyczepy w jego rodzinnej wiosce i generalnie to Randy został porwany przez seryjnego zabójcę o ksywie Piotruś Pan, który zamknął go na farmie i podpiął pod jakiś respirator do sztucznej hodowli krów. Ale nie wiadomo na jakiej farmie, dlatego też River przychodzi do nas z 3 nagraniami, które musimy przeanalizować. No i już w pierwszym braindance okazuje się, że Randy jest fanem Cypisa. Tylko jedno w głowie ma. Najważniejsze jest jednak 3 nagranie, gdzie musimy dowiedzieć się, o którą konkretnie farmę chodzi. Co ciekawe, to gdy zbierzemy wystarczająco dowodów, V i River pojadą na odpowiednią farmę i uratują dzieciaka w ostatnim momencie. Ale znowu, gdy poszlak będzie za mało, będziemy błądzić po niewłaściwych stodołach, aż w końcu, gdy dojedziemy do właściwej, na ratunek będzie już za późno. Jest też secret ending tego questa, bo możemy po prostu zostawić Rivera samego z tym zadaniem, ale gdy później zajrzymy na farmę, to okaże się, że no, z Riverem już raczej sobie nie pogadamy. Ale dobra, tego questa zapewne wszyscy znali, ale kolejne zadanie jest całkowicie nowe, bo zostało dodane wraz z dodatkiem Phantom Liberty. Kontrakt czekając na Dodgera od samego początku jest mega dziwny. Najpierw musimy pogadać z jakąś kobietą, która leży w samochodzie i prosi nas o przysługę i nie, to nie ten kanał. Później musimy przejść tajniacką misję, aby odszukać jej kumpli, zanim dojedzie ich gangster Dodger i gdy już dojdziemy do właściwego pomieszczenia, drzwi otworzy nam facet z zakrwawioną twarzą. Ale gdy wejdziemy dalej, czeka tam na nas kolejny zakrwawiony mężczyzna i jeden, o którym powiedzieć zakrwawiony, to zdecydowanie za mało. Obaj żywi panowie są policjantami, którzy mieli odzyskać dragi od tego, no, nieżywego. Ale sprawy się skomplikowały, ziomo połknął worek z całą zawartością, więc jakoś trzeba było go odzyskać, no to rozpruli go w poszukiwaniu dragów, ale niestety okazuje się, że już zdążyły się rozpuścić. I w ten oto sposób panowie policjanci nie mają ani towaru, ani złodzieja. Swoją drogą, jakim cudem gość połknął na raz aż 200 gramów neokokainy. Może miał wszczep przełyku. Jakieś gardło specjalne. Dupy wszczep! Bill, co ty pierd... No i więc finalnym problemem jest to, że zaraz pojawi się tu Dodger i prawdopodobnie na tym jednym trupie się nie skończy. V musi zatem w jakiś sposób albo przekonać Dodgera, albo ozdobić mu czoło kulką. 66% szans jest akurat na to drugie, więc następuje strzelanina, wszyscy do siebie strzelają, krew się leje, a panowie policjanci chowają się za radiowozem, czekając na to, aż ktoś inny zadecyduje o ich losie. Numer 3 to zadanie Delamaina. Z początku wydaje się dość niepozorne, od na parkingu wjeżdża w nas inne auto i wyzywa nas od frajerów. Nic specjalnego, kolejny normalny dzień w Night City. Jednak gdy udamy się do siedziby elektronicznego taksówkarza, okaże się, że ten co w nas wjechał, to jedno z jego zbuntowanych dzieci. I teraz ojciec każe nam je odnaleźć i sprowadzić z powrotem do domu. Jedna z taksówek boi się sztucznych flamingów, jedna boi się szybkiej jazdy, kolejna jest jakimś kosmicznym wszechwiedzącym AI, następna chce nas zabić, a jeszcze inna chce skoczyć w przepaść. Kocham Night City. Ale zadanie nie kończy się na przemówieniu taksówkom do rozsądku. Okazuje się, że dzieciaki dalej buntują się w bazie i sieją spustoszenie, więc V musi dostać się do rdzenia i podjąć decyzję. Albo zresetuje Delamaina, co usunie wszelkie zbuntowane programy, albo połączy buntowników razem z głównym Delamainem, albo zniszczy rdzeń, uwolni zbuntowane taksówki i skasuje oryginalnego Delamaina. W każdym przypadku dostaniemy na własność jedną z taksówek, ale zależnie od wyboru będzie ona miała inną osobowość asystenta AI. Czwarte zadanie nie jest jakoś specjalnie długie, ale pokazuje co może się stać, jeśli kupimy lewy towar od jakiegoś ziomka z ciemnej uliczki. No, możemy umrzeć, no. V kupuje od jakiegoś faceta lewy braintance za 16 tysięcy eurobaksów, odpala go na jego sprzęcie za kolejne 4 tysiące i... budzi się w siedzibie kosiarzy, gotowy do wycięcia mu organów. Trzeba się stamtąd jakoś wydostać, zabrać swój sprzęt i skopać tyłek sprzedawcy. Całe szczęście gra daje taką możliwość, więc możemy go trochę postraszyć i w kilka sekund na nasze konto wpłynie zwrot środków. Misja Ja Automat też jest mega dziwna, ale zarazem ma w sobie coś uroczego i przykrego. Automat poznajemy w jednej z wnęk mega bloku numer 8 i prosi nas o odsunięcie kontenera blokującego mu widok na ulicę. Tak, prosi nas o to automat z napojami. Przy kolejnym spotkaniu zobaczymy go rozmawiającego z dziewczyną, która żali mu się po rozstaniu, a on ją oczywiście pociesza, jak przystało na automat z napojami. Przy kolejnym spotkaniu musimy uratować Brendana przed jakimś gangusem chcącym pomazać go farbą w sprayu, a przy następnym spotkaniu już go nie będzie.
będziemy musieli udać się do punktu serwisowego, dokąd go zabrali, i porozmawiać z nim ten jeden ostatni raz, bo jego program właśnie jest aktualizowany i już nigdy więcej Brendan nie będzie taki jak dawniej. Dodatek Phantom Liberty ma jeszcze jedno mega dziwne zadanie. Dostajemy od Hensa info, że mamy uwolnić Linę Malinę, jakąś aktorkę Braindance'ów. Jednak gdy docieramy na miejsce, okazuje się, że to nie żadna Lina Malina, a jakiś ziomal, który zrobił się na jej podobieństwo, i jeśli by tego było mało, podczas oglądania jej Braindance'u doszło do spięcia i osobowość Liny została wgrana do jego mózgu. I teraz kolej zachowuje się, jakby był Liną. Jego kumpel chce zarobić jeszcze na tym akcie, więc musimy sprowadzić do jego studia prawdziwą aktorkę i nagrać jakiś wspólny film. Liny Maliny nie ma w domu, to znaczy wiemy to, bo się tam włamaliśmy. Z drugiej strony w jej mieszkaniu znajdują się takie rzeczy, których chyba wolałem nie widzieć. Całe szczęście Lina Malina sprzedająca swoją wodę po kąpieli jest wyjątkowo łatwo do zbajerowania. Jak już spotkamy się wszyscy razem w studio nagrań, możemy kazać Linie zagrać jedną z dwóch ról. Albo żeby wmówiła ziomalowi, że jest jej zaginioną siostrą, albo że jest klonem stworzonym przez FIA. W obu przypadkach dostaniemy od wschodzącej gwiazdy prezent w postaci jej kija baseballowego, ale i tak najlepiej jest wybrać tę pierwszą opcję, bo wtedy gratisowo otrzymamy też jej unikalny motocykl za to, że nasz pomysł na Braindance wypalił. I później Lina i Tulina będą nam wysyłać zdjęcia dokumentujące ich poczynania. I niektóre z nich są, no... Bez tego questa ten film był niekompletny, okej? Satysfakcja gwarantowana to kolejny dziwny quest, który akurat możemy wykonać na samym początku podstawki, jeśli tylko będziemy przejeżdżać samochodem w okolicy swojej dzielnicy. Usłyszymy krzyk jakiegoś faceta, a gdy podejdziemy bliżej, okaże się, że chłopowi dymi krocze. I to dosłownie, zainstalował sobie jakiś wadliwy wszczep i teraz musimy szybko go zawieźć do Reaper Doka, słuchając jego jęków i krzyków przez całą drogę. Podczas jazdy oczywiście nie mogło zabraknąć przeszkód, jakaś grupa przedszkolaków przebiegających przez ulicę albo barykady policyjne, ale finalnie dojeżdżamy do Reapera, jego godność zostaje uratowana, a później dostaniemy też telefon z podziękowaniami. No chyba, że nie zdążymy go dowieźć do lekarza, wtedy pasażer wysiądzie, odbiegnie kawałek i wtedy... Numer 8 to quest Pasja i wszystkie jego części. To zadanie jest bezapelacyjnie najbardziej kontrowersyjnym spośród wszystkich innych w całej grze. Początkowo wydaje się być zleceniem jak każde inne, jednak bardzo szybko nasz zleceniodawca dostaje kulkę w łeb, a niedoszła ofiara okazuje się mordercą, który w więzieniu doznał olśnienia i nawrócił się na ścieżkę Boga. Towarzyszymy mu podczas jego odwiedzin w domu rodziny chłopaka, którego zamordował, a później mówi, że pragnie odkupić swoje winy i że osiągnie to, ponosząc śmierć na krzyżu. Samozwańczy Mesjasz opowiada o tym, jak to on nie jest dobry, jak to się nawrócił i jak bardzo pragnie pojednania z Bogiem, a później do tego wszystkiego musimy go jeszcze osobiście przybić do krzyża. O kur... Dokładnie, nie przesłyszeliście się, ten quest idzie aż tak daleko. Możemy oczywiście tego odmówić i wtedy po prostu ukrzyżuje go ktoś inny, ale całokształt tego questa, to że przez cały czas manewrujemy pomiędzy wiarą a zdrowym rozsądkiem, pomiędzy Johnem mówiącym nam, że Joshua jest buntownikiem, że tylko tacy ludzie mogą zbawić świat, pomiędzy czymś wewnątrz nas, co mówi, że to jest coś okropnego, tym, że możemy się pomodlić z Joshuą przed ukrzyżowaniem, tym, że w każdym momencie możemy z tego zadania zrezygnować i że możemy odciągnąć Stevensona od tego pomysłu, no jest to mega dziwny quest. To, że Joshua wybrał sobie akurat taki sposób na wypełnienie swojej kary śmierci z więzienia, jest wyjątkowo dziwny i przez całą długość tej serii zadań czuje się coś dziwnego w środku z każdym wbijanym gwoździem. Czujemy, że robimy coś, czego nie powinniśmy, a jednak to robimy. I niby moglibyśmy to w każdym momencie przerwać. Ale to by nic nie dało i tak, on miał... To by nic nie dało. Przed ostatnim zadaniem będzie seria spotkań z mnichem, który uczy V medytować. Możemy go spotkać w różnych miejscach Night City i za każdym razem przejdziemy razem z nim przez inną sekwencję medytacyjną. Pierwsza z nich będzie medytacją ziemi, następnie medytacja wody, później medytacja ognia i na koniec medytacja powietrza. I no to w zasadzie tyle. Po prostu za każdym razem wpatrujemy się w jeden punkt i za ostatnim razem mnich znika na dobre, zostawiając nam jakiś magiczny obrazek. Na koniec zostawiłem coś specjalnego, prawdziwą perełkę wśród questów. W końcu nie codziennie dostaje się zaproszenie od zadziornej korposki, co nie? Zatem V ubiera najdroższy frak z Jinguji, wybiera się pod wskazany adres, wchodzi przez wielkie drzwi z szyldem No Hotel Motel, sunie po schodach i wchodzi przez przesuwane drzwi i... Pani Meredith, coś pani zostawiła...